Wszystkie wyjścia, zanim się wejdzie, trzeba obejrzeć. Trzeba zbadać. Bo nie wiadomo, gdzie wrogowie siedzą w świetlicy. Chyawa Amal, pieśni najwyższego. Powiadali, że wyszedł wprost z fal północnego morza i że spłodził go ich lodowaty, wściekły bezmiar. A powiła, zapłodniona przez morze topielica. Powiadali, że wyszedł z pustkowi trwogi, gdzie powstał jako płód czyichś nieczystych myśli. Inny niż pozostałe cienie. Inny, bo we wszystkim podobny do człowieka. Mówili, że był synem Hinda, boga wojów, spłodzonym ze śmiertelną kobietą podczas jednej z jego wędrówek po świecie pod postacią włóczęgi. Mówili, że zrodził go piorun, który zabił stojącą na wydmach Sikrane słony wiatr. Córkę wielkiego żeglarza Stiginga krzyczącego topora. Stała samotnie w burzy na klifie, wypatrując na horyzoncie żagla statku swojego ukochanego. Martwa, powiła płomienie i wojownika. Mówili, że pojawił się wprost z nocy, jadąc na wielkim jak smok koniu, z jastrzębiem siedzącym na ramieniu i wilkiem biegnącym obok. Mówili różne bzdury. Było całkiem inaczej. Prawda jest taka, że wypluły go gwiazdy. Zaczerwienić.